Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Telewizja Głubczyce ponownie na łączach bezpośrednich. Witamy Państwa z Głubczyc, z Głubczyckiej Hali ZOKiS na indywidualnych mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych Głubczyce 2014. O godzinie 10 zaczniemy bezpośrednią transmisję finałów. Zapraszamy do oglądania.
Dzień dobry, witamy Państwa na indywidualnej myślowości w obiegu w Łodzi, panie panie. Rozpoczynamy pierwszy finał na programie Szansa. W tej chwili, jak Państwo widzicie, zawodnicy są na korcie. W tej chwili jest rozgrzewka. Za chwileczkę zacznie się pierwszy półfinał.
ostatnie rady trenerów i za momencik zaczynamy. Jedenaście osiem, jak Państwo widzicie, i zmiana boisk. Thank you.
Jak Państwo widzicie, pojedynek jest wyrównany. W tym momencie mamy 14 do 14. Ale sytuacja się zmienia. Jest 15 do 14. I tak jak mówiłem przed chwilą, 15-15. Mecz bardzo wyrównany. I 18-15. Przepraszam, 17-16. Lotka za lotkiem, punkt za punktem. 18-19. I 20-20. I jak Państwo widzieliście, pierwsze koseta zdobyła drużyna Bartosz Gałązka, LKS Technik Głubczyce oraz Dominika Kwaśnik, UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle. I w tym momencie nastąpi zmiana boisk.
porady trenerów i za chwileczkę zaczynamy drugiego seta. I tak jak set poprzedni, w drugim secie również walka jest bardzo wyrównana. Przed chwileczką mieliśmy 2-2, w tej chwili jest 3-2. I 4-4. Jak Państwo widzicie, mecz jest bardzo żywiołowy i w tym momencie 4-5. I 5-5. I przerwa. Sędziowie poprosili o czas, ale za chwileczkę zaczniemy mecz.
Drugi set gry mieszanej, finału Mistrzostw Polski Młodzików Młodszych. Serwuje Gałązka z Technika Głubczyce. Kort, wynik 11-16. Dwanaście-szesnaście. Siedemnaście-dwanaście. Prowadzi w tym secie. 17-12. Prowadzi para Cimosz Schubert. Odbiór serwisu, aut, 18-12. Trzynaście, osiemnaście, serwuje Bartosz Gołąska. Bardzo dobre zagranie. Nie dokończyła ataku para opolska. Czternaście, dziewiętnaście w drugim secie. Błąd serwisu, 20-14. Lotka setowa na prowadzeniu Łukasz Cimosz, Karolina Schubert. Set wygrany przez parę Łukasz Cimosz, Karolina Schubert,
Wynik 1-1. Mistrzostwa Polski Młodzików rozgrywane są w Kupczycach, w hali sportowej przy ulicy Olimpijskiej. Są to zawody, które mają pokazać, jaki mamy w Polsce poziom w kategorii młodzika. Ta kategoria jest jedną z takich bardziej radosnych kategorii, bo zawodnicy są jeszcze nieukształtowani, wprowadzają dużo radości do gry i poza tym swoje ambicje chcą pokazać w formie zwycięstwa. Badminton jest bardzo wdzięcznym sportem dla młodzieży i dla dzieci, dlatego że ma dużo walorów. W dzisiejszych czasach, kiedy dzieci długo siedzą w szkole, długi czas przy komputerach, badminton jest doskonałym sportem, dlatego że pozwala na ruch, który odciąża kręgosłup w tych miejscach, w których przy ewentualnym złym siedzeniu w złej pozycji zawodnicy siedzą. Teraz mamy trzeci set. Wynik 1-1. Serwuje Schubert. Dobry odbiór Dominiki. Wynik 2-2. Na serwie Cichosz. Dobre zagranie do kąta forehandowego przeciwników. Płaskie, dobre uderzenie. Prowadzi para z Opolszczyzny. Trzy, cztery, serwuje Schubert. Pięć, trzy, serwuje Bartosz Gałązka. Błąd serwisu. 4-5. No. Bartek miał dojść do lotki, nie czekać. 5-5. Dobry return. Serwuje Dominika Kwaśnik z Feniksa Kędzierzyn-Koźle. Mecz w siatkę. 7-5 prowadzi para Opolska. Błąd serwisu. 6-7. Brawo! 8-6. Serwuje Bartosz.
Dobry smecz na zawodniczkę. 9-6. Ładna wymiana uderzeń, jak na tak młodą parę. Jedenaście, sześć. Zmiana stron. Na prowadzeniu para Bartosz Gałązka i Dominika Kwaśnik. Bartosz Gałązka, LKS Technik Głubczyce. Dominika Kwaśniak, Paśnik, UKS Feniks, Kędzierzyn-Koźle. Tak jak mówiłem, badminton jest bardzo dobrym sportem dla młodzieży ze względu na pracę, która jest potrzebna w okresie wzrostu, w okresie dojrzewania. Dobra jest, na kręgosłup to rozwija prawie wszystkie partie mięśniowe, poprawia szybkość reakcji, wyobraźnię przestrzenną, wyczucie dystansu, szybkość. Te wszystkie cechy są w życiu potrzebne. I przede wszystkim zdrowie jest potrzebne, które trzeba kształtować już od najmłodszych lat. 12-6. Trzynaście, sześć. Serwuje Bartosz. Odbiór na aut. 14-6. Zbliżamy się do końca trzeciego seta. Aut. 15-6. Prowadzi para Opolska. Siedemnaście, sześć. Siedem, siedemnaście. Osiem, osiemnaście. Serwuje Karolina Schubert. Dziewiętnaście, osiem. Zbliżamy się do końca. Dwa punkty do zakończenia meczu. Dziewięć, dziewiętnaście. Dziesięć, dziewiętnaście. Jedenaście, dziewiętnaście. Zmobilizowała się para Cimosz Schubert.
Dominika zdobyła 20 punkt i mamy lotkę meczową. Dwanaście, dwadzieścia. Lotka meczowa, zwyciężyła para Bartosz Gałązka, Dominika Kwaśnik. Zawodnicy Technika Głubczyce, Feniksa Kędzierzyn-Koźle. Trenerem Bartosza Gałązki jest Przemysław Krawiec, a Dominiki Kwaśnik Krzysztof Maślanka. Mistrzowie Polski Młodzików Młodszych na rok 2014. Zachęcam wszystkich rodziców, którzy jeszcze nie wysłali dzieci na badmintona, żeby popatrzyli uważnie, ile cech poprawia badminton. Uczy myśleć bardzo szybko i konstruktywnie. Jest to sport, jest tak samo bardzo dobry dla tych, którzy mają pracę stresującą, odpowiedzialną, dlatego że w czasie, kiedy gramy w badmintona, nasz mózg musi się wyłączyć z tych wszystkich kłopotów, które mamy, ze względu na szybkość, z jaką musimy reagować. Jeżeli gramy godzinę czasu, to przez godzinę czasu jesteśmy wyłączeni ze swoich kłopotów. Jest to lepsze jak te sporty, w których można myśleć. Na przykład bieganie. Bieganie jest bardzo dobre z kolei do tego, żeby sobie biegnąć spokojnie, przemyśleć pewne sprawy, a ci, którzy chcą się wyłączyć, dla tych najlepszy jest badminton. A najlepiej grać w badmintona i biegać w zależności od potrzeb, jakie mamy dla naszego organizmu, grać w badmintona albo biegać. Dynamiczny rozwój badmintona w Danii był wtedy, kiedy badania pokazały, że w środowisku badmintona, ludzi uprawiających badmintona, jest wyższy poziom zdrowia. Ludzie ci mniej chorują, nie widać alkoholików, nie ma palaczy, nie ma problemów z narkotykami. I w latach 50. Dania poszła w tym kierunku po prostu, bo uważali, że ich nie stać na drogą służbę zdrowia. W latach 70. powielili to Szwedzi, robiąc badania na sportach rakietowych i tutaj oni bardzo szeroko poszli, rozwijając badminton, tenis stołowy i tenis. Też z tych samych pobudek. No, skończyło się to na tym, że Duńczycy są bardzo dobrzy w badmintonie na świecie cały czas. Szwedzi byli bardzo dobrzy i w tenisie stołowym, i w badmintonie, i w tenisie ziemnym. Drugą grą finałową będzie gra pojedyncza dziewcząt. W finale spotka się Anna Duda, ULKS U2 Lotka Bytów. Drugą zawodniczką, która będzie grała w finale, będzie Beata Mycek, MKS Stal Nowa Dęba.
Aspirany gry pojedynczy nie muszą grać. Atna Dura, Ulęka, W tej chwili, jak Państwo widzicie, rozgrzewka. Za chwileczkę zaczniemy drugi półfinał. W tym miejscu chciałem również Państwa poinformować, że mecze komentuje dla Państwa Ryszard Borek, wieloletni działacz, zawodnik, sportowiec, trener kadry narodowej oraz trener RKS Technik Głubczyce. Za chwileczkę oddamy mu mikrofon. Prowadzi Anna Duda, zawodniczka z Lotki Bytów. Bardzo dobrze pomyślała, ale niecelnie zagrała w siatkę.
dwa, trzy. Cztery, dwa na prowadzeniu. Ania Duda. Pięć, dwa. Prowadzi Ania Duda z lotki Bytów. Sześć, dwa, przygotowuje się do serwu. Ania Duda, wysoki serwis. Błąd, zagranie na aut. Bardzo dobrze się Ania Duda przemieszcza. I wygrała tą wymianę po błędzie, Beaty Mycek. Dziewięć, dwa. Ania Duda w tym secie bardzo dobrze kontroluje grę. Gra w sposób urozmaicony. Bardzo dobrze zagrała do rogu backendowego z tyłu przeciwniczce. Jest to trudne miejsce dla młodych zawodników. Niecelny return 3-10. Jak na razie widzimy, że Anna Duda gra bardzo dobrze, bardzo celnie uderza w rogi przeciwnika i kontroluje grę. Kontroluje każdą akcję. Te punkty, które straciła, to po niecelnych zagraniach, ale doszła do wszystkich lotek. Zobaczymy, co będzie w drugiej połówce pierwszego seta po uwagach trenerów. Serwuje Ania Duda. 11-3. Bardzo wysoki serwis. Dwanaście-trzy. Trzynaście trzy po odbiciu Beaty na aut. Zdecydowanie panuje nad grą Anna Duda. Bardzo dobrze panuje nad sobą, nad przeciwniczką. Może to być bardzo dobra zawodniczka w przyszłości. Decyzja była dobra, ale spóźniona, stąd aut. No, jakiś kłopot ma z odbiorem krótkiego serwu.
15:7. Nie zdążyła się ustawić po krótkim serwisie. Nie wiem, czy to była słuszna decyzja, bo wszystkie długie serwy, we wszystkich długich serwach miała przewagę. No ta zmiana założenia taktycznego spowodowała, że się troszkę rozkojarzyła. Beata uwierzyła w siebie i gra się staje coraz bardziej ciekawa. Im bliżej końca, tym bardziej się wyrównuje. Dwanaście, piętnaście. W szybkim tempie zbliża się do Ani, Beata. Zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo dobry drop. Alt, 16, 12. Jest to bardzo dobry okres gry obu zawodniczek. Serwis na aut, 13-16. Siedemnaście, 13. Siedemnaście, akcję wygrywa Beata Nycek po bardzo mądrze rozegranej akcji. Bardzo dobrze odsłoniła prawą stronę kortu i tam zesmeczowała. 15-17. Wydawało się, że nie będzie emocji w tym secie, ale zbliżamy się do końca, a gra się wyrównała. Clear, out, 16-17. Serwuje Beata. Osiemnaście, 16. Dziewiętnaście, 16. Dwadzieścia do 16. Lotka setowa prowadzi Ania Duda. 17-20. Dwadzieścia jeden, 17 wygrała Ania Duda pierwszego seta, zawodniczka Lotki Bytu. Gra obu zawodniczek jest jak na ich wiek bardzo dojrzała. Obie starają się wykorzystać swoje walory w taki sposób, żeby osłabić te miejsca, w których przeciwniczka jest lepsza.
Drugi set serwuje Ania. Dobry odbiór Beaty i wyszła po raz pierwszy na prowadzenie. Niecelny serwis, wynik 1-1. Bardzo celny clear. Ach, nie zdążyła się ustawić. No, Beata musi grać nieco celniej, jeżeli chce wygrać mecz, dlatego że to jest drugi po przegraniu pierwszego seta. 4-1. Dwa, cztery. Prowadzi Ania w tej chwili na serwie. Wysoki serwis. Jest to okres, w którym Beata nie może trafić w kort. Może się coś zmieni w tej chwili, ma 3 punkty, wynik 3-7. Ania nie doszła do lotki, mimo dużej zwinności. No i znów out serwisu. Musi się skoncentrować bardziej. Po krótkim serwisie poszła do tyłu. Ania odebrała krótkim returnem, no i to była łatwy punkt. Dobrze. 9-6. Może po tej serii błędów Beata teraz zacznie celnie grać i da nam się wyrówna. 10-6 prowadzi Ania. W tej chwili na serwisie. Zdobywa 11 punkt. Przerwa dla trenerów. Halo?
Druga połówka drugiego seta jest bardzo ważna. Jest bardzo ważna dla Beaty Mycek ze Stali Nowa Dęba. Finał Mistrzostw Polski. Niestety jest trochę jak gdyby rozkojarzona. Brak jej pobudzenia. Teraz dobrze gra na backhand. W związku z zainteresowaniem badmintonem kibiców informuję, że następną grą będzie gra podwójna młodzików, w której spotkają się Bartosz Kobeluch, Maciej Matusz z Technika Głubczyce, Patryk Kordek, UKS Aktywna Piątka Przemyśl, Patryk Michałek, UKS Orbitek Szczecin. Następną grą będzie gra podwójna dziewcząt, w której spotkają się Zuzanna Jankowska, MKS Strzelce Opolskie, Dominika Kwaśnik, UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle. Przeciwniczkami będą Wiktoria Kasprzak, UKS Kiko Zamość, Aleksandra Laskowska, również UKS Kiko Zamość. Ostatnią grą będzie gra pojedyncza chłopców. Patryk Kobeluch, LKS Technik Głubczyce, spotka się z Bartoszem Gałązką, LKS Technik Głubczyce. I przechodzimy do tego, co teraz mamy na korcie. Wynik 9-17 prowadzi Ania Duda z Lotki Bytów. Niecelny serwis w siatkę. 18 punkt dla Ani. Niecelny return. Dwadzieścia 19 prowadzi Ania Duda. Beata nie przejawia w tej chwili chęci do walki. Przegrywa 2-0 w setach drugiego seta 20-9. I przypominam, następną grą będzie gra podwójna chłopców. Patryk Kobeluch, Maciej Matusz, Technik Głubczyce, Patryk Kordek, Patryk Michałek, UKS Aktywna Piątka Przemyśl i UKS Orbitek Straszęcin. Thank you.
Finał podwójnej łopki. Mamy w tej chwili losowanie przed finałem gry podwójnej chłopców. Patryk Kobeluch, Maciej Matusz, Technik Głupczyce, Patryk Kordek, UKS Aktywna Piątka Przemyśl, Patryk Michałek, UKS Orbitek Straszęcin. Gra podwójna mężczyzn jest bardzo trudną grą, szczególnie dla zawodników wieku młodzika młodszego. Gra podwójna wymaga bardzo wysokiego wyszkolenia technicznego, dużej rozmaitości uderzeń, bardzo dobrej szybkości reakcji w momencie zaskoczenia. I jest to gra najbardziej lubiana przez kibiców na różnego typu mistrzostwach Europy czy świata. Polacy mieli dużo sukcesów w grach podwójnych i kontynuujemy dalej. W Hiszpanii dwie nasze pary grają w finale. Para Swalina Wacha i para Moreńs Szkudlarczyk. Ale wracamy do młodzików, którzy być może nawiążą do sukcesów naszych seniorów na arenie międzynarodowej. Ostatnie przygotowania przed rozpoczęciem gry.
Za chwilkę rozpocznie się gra deblowa. Państwo, którzy oglądacie ten mecz i będziecie oglądać te następne mecze, możecie wystąpić z jakimiś propozycjami, o czym powiedzieć, na to zwrócić uwagę, co Państwa interesuje w badmintonie. Postaramy się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Pierwszy punkt zdobywa para z Głubczyc. Teraz mamy wynik 1-1. Dwa jeden. Trzy jeden. No, serwujący w tej chwili zaspał, bo obowiązkiem serwującego jest nie dopuścić do krótkiego odbioru. Pięć dwa prowadzi para z Głubczyc. Sześć dwa. Siedem dwa. Bardzo szybkie wejście na siatkę, ale niecelny smecz. Trzy, siedem. Błąd w ustawieniu rakiety. Brak przygotowania i aut. Osiem pięć. Sześć, osiem. Dziewięć, sześć. Dziesięć, sześć. Jedenaście, sześć. Przerwa w połówce pierwszego seta. Trenerzy podeszli. Informują zawodników, co powinni zmienić. Albo na jaką grę się w tej chwili ustawić. Dwadzieścia sekund do rozpoczęcia. Wynik 11-6.
8:11. Dwanaście, osiem. Trzynaście, osiem. Prowadzi para z głupciec. Czternaście, osiem. Piętnaście, osiem. Szesnaście, osiem. Dziewięć, szesnaście. Siedemnaście, dziewięć. Zbliżamy się do końca pierwszego seta. Dziewiętnaście, osiemnaście, dziewięć. Dziesięć, osiemnaście. Dziewiętnaście, dziesięć. Jedenaście, dziewiętnaście. Dwanaście, dziewięć. Przepraszam, dwanaście, dziewiętnaście. Dwadzieścia do dwunastu, lotka setowa. Pierwszego seta wygrywa para Kobeluch Matusz. Jest to bardzo ważny moment dla trenerów. Trenerzy muszą w tej chwili zawodników ustawić na drugiego seta. Szczególnie para, która przegrała pierwszego seta, musi coś zmienić. Moim zdaniem musi mniej psuć prostych lotek, nie robić niewymuszonych błędów. I to powinno grę wyrównać. No i zbliżamy się do rozpoczęcia drugiego seta, który jest bardzo ważny dla zawodników z Przemyśla i Straszęcina. Jest to duży sukces
tych zawodników, że są w finale. Są dobrze wyszkoleni, stać ich na lepszą grę. I znów niewymuszony błąd. To jest problem tych stałych fragmentów gry. Serwis, odbiór. ...2-0 prowadzą zawodnicy Technika Głubczyce. Wynik 2-0. Serwis Wałt, wynik 1-2. Dobry odbiór, tak zwane pole mixtowe. 3-1. Po bardzo mocnym smeczu w środek kortu, wynik 4-1. Pięć jeden. Zotka w korcie. 6-1. Niecelny odbiór. 7-1 prowadzi para Technika Głubczyce. Osiem jeden. Dwa osiem. Dziewięć dwa. Trzy dziewięć. Wysoki serwis, out. 10-3. Zawodnicy wymieniają lotkę. Cztery dziesięć. Nieprzygotowany do odbioru. Jedenaście pięć. W połowie drugiego seta na prowadzeniu para Technika Głubczyce. Jedenaście pięć. Zbyt wolne wejście
do lotki, niecelne uderzenie. 12-6. Odbiór w aut. 13-6 prowadzi para Technika Głubczyce. Bardzo dobry atak. Zdobywają punkt zawodnicy Przemyśla Straszęcina. Serwują 7-13. Czternaście siedem. Piętnaście osiem. Odbiór płasko w aut. 17-8 prowadzą zawodnicy Technika Głubczyce. Kolejny odbiór w aut. 18-8. Bardzo dobre. Dwa smecze, drugi skuteczny. 9-18. Smecz w siatkę. 10-19. Dwadzieścia do 10. Lotka meczowa. Długi serwis w aut. Dwadzieścia jeden do 11. Drugiego seta wygrywa para Technika Głubczyce, zwyciężając całe spotkanie, zdobywając tytuł Mistrzów Polski Młodzika Młodszego w grze podwójnej. Przed nami jeszcze dwie gry. Gra podwójna dziewcząt i gra pojedyncza chłopców. Następną grą będzie gra podwójna dziewcząt Suzanna Jankowska, MKS Strzelce Opolskie, w parze z Dominiką Kwaśnik, UKS Feniks, Kędzierzyn Koźle. Przeciwniczkami będą Wiktoria Kasprzak, UKS Kiko Zamość. Partnerką będzie Aleksandra Laskowska, również UKS Kiko Zamość. Przemek! Jest problem.
problem z nagłośnieniem, nie? Nie działa. Nagłośnienie jest problem, nie działa. No. Z klawiszami. Czy to działa? To już muszę to odsunąć, już jest... Nie wiem, czy coś się zablokowało. Przygotowania do finału gry podwójnej dziewcząt. Zuzanna Jankowska, MKS Strzelce Opolskie, Dominika Kwaśniak, UKS Feniks, Kędzierzyn Koźle. Przeciwniczki Wiktoria Kasprzak, UKS Kiko Zamość, Aleksandra Laskowska, UKS Kiko Zamość. Krótka rozgrzewka na korcie przed bardzo ważnym meczem dla tych zawodniczek. Finał Mistrzostw Polski.
Badminton jest bardzo dobrym sportem dla dziewczynek. Dziewczynki i kobiety bardzo sympatycznie wyglądają na korcie. A te, które grają dobrze technicznie, wywołują bardzo dużą radość na trybunach. Przypominam Państwu jeszcze o bardzo wielu walorach zdrowotnych i bardzo wielu czynników, które wpływają na rozwój młodego człowieka, rozwijając szybkość reakcji, zwinność, wyobraźnię przestrzenną, wyczucie dystansu, dyscyplinę. I jak wszystkie sporty, chęć zwycięstwa. A jak się zwycięży, radość. Wynik 0-0. Serwuje para z Zamościa. Jeden-zero. Prowadzenie pary z Zamościa. Niecelny serwis. 1-1. Lob wyrzucony zbyt daleko, lotka na aucie, 2-1. Bardzo dobry odbiór do tylnego rogu, idealnie w prostokącik. No, jak na razie mecz bardzo wyrównany, 3-2 prowadzi para z Zamościa. Cztery, dwa. Zaraz Zamościa ma lepsze warunki fizyczne. Wynik 4-4. Pięć, cztery na prowadzeniu para z Zamościa. No, jak widzimy, mecz bardzo wyrównany. I znów mamy remis. 5-5.
No i jak żeby inaczej, wynik 6-6. Czeka nas chyba bardzo emocjonujący mecz. Siedem, sześć na prowadzeniu para z Zamościa. Bardzo dobry smecz. Osiem, sześć. Out. Dziewięć, sześć prowadzi para z Zamościa. Po raz pierwszy trzypunktowa przewaga. Siedem, dziewięć. Osiem, dziewięć. Dziesięć, osiem na prowadzeniu para z Zamościa. Bardzo szybka akcja. Out. I znów mamy remis 10-10. 11-10 w połowie pierwszego seta prowadzi para z Zamościa. Jedenaście, dziesięć. Dwanaście, dziesięć. Ostra wymiana lotek. Wygrywa para strzelecko-kędzierzyńska. Out. 13-11 prowadzi para z Zamościa. Serwis za krótki. 12. 14-12. Bardzo daleko na aut odbiór. 15-12. Kort. 16-12 prowadzi para Zamościa. Bardzo ostro atakują teraz, ale niecelnie. 13-12. Czternaście, szesnaście. Aut 15-16. Zbliżamy się do wyrównania. Aut 17-15 dla pary z Zamościa. Niecelny odbiór.
duże zdenerwowanie u zawodniczek. Szesnaście, osiemnaście. Wyraźnie widzimy napięcie na korcie. Siedemnaście, dziewiętnaście. Osiemnaście, dziewiętnaście. Im bliżej końca, gra się bardziej wyrównuje. Zawodniczki do końca będą walczyć. Trochę mylą ustawienie, no ale one są młode jeszcze. Bardzo dobrze, bardzo dobrym smeczem skończyła zawodniczka z Zamościa. Pierwszego seta wygrywają 21-18. I znów moment dla trenerów, którzy zechcą zawodniczki uspokoić, ale zarazem pobudzić do walki. Przypominam, że następną grą będzie gra pojedyncza chłopców. Patryk Kobeluch, Technik Głubczyce, Bartosz Gałązka, Technik Głubczyce. Zawodniczki wychodzą na kort i za chwilę rozpoczną drugi set. Na serwie zawodniczka z Zamościa przygotowuje się do serwu. Sędzia ustawia aparaturę i wynik na tablicę. Już wszystko gotowe. Jeden zero. Dwa zero. No, zobaczymy, jak się potoczy ten set. Wynik 2-2. Bardzo mocny smecz i punkt. Cztery, dwa. Pięć, dwa. Sześć, dwa. No, zawodniczki Skędzierzyna i Zestrzelec bardzo bojowo podeszły do drugiego seta. Walczą ostro, smeczują zdecydowanie i mocno, prowadząc 7-2. Trzy, siedem.
Teraz Zawodzińskie Zamościa nadrabiają. Robią dwa punkty po kolei, 4-7. Teraz 8-4. Kort. Dziewięć, cztery. Dziesięć, cztery. Pięć, dziesięć, po bardzo dobrej akcji. Zawodniczki wykazały bardzo dużą ruchliwość, zwinność i szybkość reakcji. Odrabiają punkty teraz. Dwa punkty po kolei zrobiły zawodniczki z Zamościa, teraz na serwie. Jedenaście, siedem. I czas dla trenerów, którzy teraz mają możliwość zmienienia tego, co uważają, że powinno się zmienić. Podpowiedzą coś, co może rozjaśnić w główkach zawodniczek. I zobaczymy, jaki będzie efekt tego w drugiej części drugiego seta. Jedenaście, siedem. Dwanaście, siedem. Odbiór serwu w aut. Trzynaście, siedem. Osiem, trzynaście. Dziewięć, trzynaście. Za dobry, krótki serw. Dziesięć, trzynaście. Jedenaście, trzynaście. Jak widzimy, zmienił pan trener z Zamościa zawodniczki. Poszły zdecydowanie do ataku. Czternaście, jedenaście. Piętnaście, jedenaście. Dobry, zdecydowany odbiór i serwis idealny na smecz. Wykorzystała ta zawodniczka, ale teraz niecelnie zaserwowała.
17, 13, zbliżamy się do końca seta. Bardzo ostra walka jest w tym secie. Bardzo ładnie. Osiemnaście, trzynaście. Czternaście, osiemnaście. Dziewiętnaście, czternaście. Dwadzieścia do czternastu. Rotka setowa. Piętnaście do dwudziestu. Szesnaście do dwudziestu. Bardzo dzielnie zawodniczki walczą. Jedne o 21 punkt, drugie o to, żeby nie przegrać. Aj. 17-20. Zawodniczki z Zamościa walczą uparcie. No ale niestety zły serwis skończył tego seta. Zwyciężyła para Strzelecko-Kędzierzyńska i mamy wynik 1-1. O zwycięstwie i tytule mistrzyni Polski w deblu zadecyduje trzeci set. I trenerzy teraz podpowiadają. Co macie zrobić, żeby wygrać tego trzeciego seta? Zawodniczki słuchają. Zobaczymy, ile tego im zostanie na korcie. No i zbliżamy się do końca czasu. Zawodniczki ustawiają się. Trener z Zamościa ma bardzo dużo w tej chwili do powiedzenia. No, ustawił zawodniczki. Trzeci decydujący set. Jeden zero. Jeden jeden. Serwis autowy. Dwa jeden. Dwa, dwa. No, zawodniczki z Kędzierzyna i Strzelec przystąpiły do trzeciego seta bardzo bojowo. Ale po zepsutym serwie mamy wynik 3-3. Cztery, trzy.
5-3. Zmiana serwu 4-5. Wynik, jak widzimy, cały czas. Dobry odbiór do tylnego rogu. 6-4. Siedem, cztery. Pięć, siedem. Out. 6-7. Gra się wyrównuje. Obie pary bardzo chcą wygrać. Walczą dzielnie. Out. 8-6. Dziewięć, sześć. Błędy chyba powodowane dużym napięciem. Dobre smecze, dobre odbiory. Po bardzo ładnej akcji wygrywa para z Zamościa, robi. Siódmy punkt, wynik 7-9. Osiem, dziewięć. Dziewięć, dziewięć. Jak widzimy, mecz jest bardzo wyrównany. Trzeci set decydujący. Szkoda, bo zawodniczka była w bardzo dobrej sytuacji. Dziesięć, dziewięć. Bardzo ostry smecz. Zabrakło dobitki. Dobrze zagrały po bronie zawodniczki z Zamościa. Zdobyły 10 punkt. Wynik 10-10. 11-10. I krótka przerwa. Przed drugą połową trzeciego seta. Jest to bardzo ważna przerwa dla trenerów i dla zawodniczek. Dlatego, że mecz jest równy. Każdy chce zwyciężyć. I trzeba zawodniczkom powiedzieć, w jaki sposób to mają zrobić. A my zobaczymy w drugiej połówce trzeciego seta, jak to będzie wyglądać? Emocje są duże. Zawodniczki są w wieku, kiedy pobudliwość jest wysoka. Poczucie odpowiedzialności za błąd. To wszystko będzie teraz decydować. Która para wytrzyma to duże napięcie. Napięcie o wynik. Dobry wynik w meczu, jak na ich wiek, w meczu życia. Thank you.
Zawodniczki testują lotkę. Jedenaście, dziesięć. Stwierdziły, że lotka jest zła i trzeba ją zmienić na lepszą. Chodzi o to, żeby lotka nie zdecydowała o złym uderzeniu. I 11-11 po pierwszym serwisie. Dwanaście, jedenaście prowadzi para z Zamościa. Trzynaście, jedenaście. Prowadzenie pary z Zamościa. Serwis długi, odbiór z meczem, wałt. I 14. Piętnaście, dwanaście prowadzi para z Zamościa. Bardzo dobra obrona. Trzech kolejnych smeczów. W nagrodę 16 punkt. Niecelny smecz, wynik 13-16. Siedemnaście, trzynaście, bardzo bojowo zachowują się zawodniczki z Zamościa. Walczą o zwycięstwo. Ostro atakują. Ale po dobrym returnie zdobyły punkt przeciwniczki. Piętnaście, siedemnaście. No, wynik jest jeszcze otwarty. Bardzo ważna akcja teraz dla obu par. Osiemnaście, piętnaście. Zbliża się para Zamościa do tytułu. Zwyciężają w tej bardzo ważnej akcji. 19-15. Nieudana końcówka zawodniczek Strzelec i Kędzierzy na 3 odbiory. Niecelne. 21-15. Zwyciężyła para z Zamościa.
I przed nami za chwileczkę ostatni półfinał. Gra pojedyncza chłopców. Patryk Kobeluch, LKS Technik Głubczyce oraz Bartosz Gałązka, również LKS Technik Głubczyce. To za chwileczkę zapraszam już Państwa. I zbliżamy się do rozpoczęcia gry pojedynczej młodzików, w której spotkają się Patryk Kobeluch i Bartosz Gałązka. Obydwoje Technik Głubczyce. Zero. Kobeluch nie poszedł do lotki. Lotka wpadła w kort. I 1-0. Niecałe zagranie. Wynik 1-1. Wynik 2-2. Serwuje Kobeluch. Trzy dwa.
4-2. Pięć, dwa. Sześć, dwa. Na prowadzeniu Kobeluch. Trzy, sześć. Siedem, trzy. Cztery, siedem. Na razie prowadzenie Kobelucha. Kobeluch wykorzystuje swoje walory fizyczne. Dziewięć, cztery. Pięć, dziewięć. Serwuje gałązka. Siedem, dziewięć. Bardzo mocny mecz i dziesiąty punkt, 10-7. Mocny mecz, ale w siatkę 11-7 prowadzi Kobeluch. Teraz jak Państwo widzą, nie ma trenerów obok zawodników, dlatego że trenerem obu jest Przemek Krawiec. I zwyczajowo nie podchodzi do zawodników, jeżeli grają zawodnicy z jednego klubu. Jedenaście, siedem prowadzi Kobeluch, krótka zagrywka, zły odbiór, 13-7. Dziesięć, dwanaście. Przepraszam, dziewięć, dwanaście. Trzynaście, dziewięć. Kobeluch trzyma gałązkę cały czas na końcu kortu, wykorzystując swoją większą siłę fizyczną. Dziesięć, czternaście.
15-14. Lotka w korcie. 16-10 prowadzi Kobeluch. No i jak na razie cały czas dominuje siłą fizyczną, co w tej kategorii wiekowej bardzo pomaga. Gałązka, żeby grę wyrównać, musiałby grać troszkę szybciej. Jest szybkim zawodnikiem i wykorzystując ten element mógłby tą grę wyrównać. 17-12. Dobry net drop z rakietą w górze. Out 18-13. Dziewiętnaście, czternaście. Serwis w aut. 20-14. Lotka setowa. Piętnaście, dwadzieścia. 21-15. W pierwszym secie zwycięża Kobeluch. I zobaczymy, proszę Państwa, jak będzie w drugim secie. Czy Gałązka przyspieszy? Bo jeżeli będzie grał szybciej, to gra się wyrówna. Jeżeli nie, no to siła fizyczna będzie dominować. No ale to wszystko zawodnicy muszą sami ułożyć i rozstrzygnąć, jak grać, bo mają tego samego trenera. No i jesteśmy ciekawi, czy to jest ostatni set tych mistrzostw, czy będzie jeszcze jeden. Jeden zero na prowadzeniu Kobeluch. Stawia się do krótkiego serwu, ale serwuje długi. No, nie był ten serwis za dobry, więc wykorzystał to Gałązka. No i teraz wyszedł na prowadzenie. 2-1. Stara się grać szybciej, ale nie celnie. Wynik 2-2.
3-2 prowadzi Kowaluk, wykorzystując swoją wyższość fizyczną. Cztery, dwa. Bardzo dobrze rozegrana lotka przez Kowalucha. Wynik 5-3. Nie. 6-3. Na prowadzeniu Kowaluk serwuje. Znów długi serwis backendowy, za niski i nie zdążył do odbioru. No, robi serię błędów. Ciekawy jestem, czy wykorzysta to gałązka. No. Nie wyszedł ten drop. Wynik 7-5. Osiem, serwuje gałązka. Ale zagrywa na aut. 9-6. Dziesięć, sześć. Za dużo rezygnacji jest u gałązki. Dobrze. Niestety. 11-6. Kowaluch prowadzi grę taką, jaka jest dla niego wygodna, rządząc na korcie, jak dotychczas, bezwzględnie. Jedenaście, sześć. Siedem, jedenaście. Dwanaście, siedem. Osiem, dwanaście po zaskakującym odbiorze krótkiego serwu. Dobrze rozgrywa gałązka. Atakuje. Bardzo dobra myśl, gorsze wykonanie, wynik 13-8.
Bardzo dobry, szybki drop. 9-13. Na prowadzeniu kobelów. Serwuje gałązka. Długi serwis za krótki, uderzany backendem. Dziesięć, czternaście. Piętnaście, dziesięć. Szesnaście, dziesięć na prowadzeniu kobelów. Ostry smecz, niecelny, 17-10. Niecelny serwis, punkt dla gałązki, 11-17. Out. 18-11. Dziewiętnaście, jedenaście. Dobry atak po prostej. 12-19. Dwadzieścia, dwanaście, lotka meczowa, zły odbiór, mistrzem Polski młodzików młodszych w grze pojedynczej zostaje Patryk Kobeluk, drugie miejsce Bartosz Gałązka. I na tym zakończyliśmy mistrzostwa Polski młodzików, jeżeli chodzi o gry. Zapraszam wszystkich Państwa do hal sportowych na gry badmintona. Zapraszam dzieci, które chcą grać w badmintona, podoba im się ten sport, po to, żeby się wyżyły, żeby miały radość z gry, a dorosłych, żeby mieli relaks po ciężkiej, stresującej pracy. Panu Ryszardowi Borkowi dziękujemy już za prowadzenie całego spotkania, a za chwilę przenosimy się na dekoracje mistrzów.
Za chwileczkę, szanowni państwo, prosimy o chwilę cierpliwości. Rozpocznie się ceremonia dekoracji. Ale na koniec się pobudziłeś.
Nie, ja się cieszę na dwa brązy. Podsumowanie na swoim sezonie, zawsze jest taki, zawsze można powiedzieć, ale nie na tą chwilę dość nie musi być. Wiem dokładnie, co to jest. Thank you.
Uwaga! Nasze mistrzostwa właściwie dobiegają końca. Przez trzy dni toczyły się tutaj walki o śmierć i życie. Było bardzo dużo emocji. Zawodnicy grali fair play i to jest najważniejsze. Cieszę się, że wspólnie dotarliśmy do końca. A jak mistrzostwa, to i nasi mistrzowie i nagrody. I tak poproszę, pierwszą kategorią, rodzajem gry, który będzie nagradzany, będzie gra mieszana. Poproszę tutaj przy wyjściu do dekoracji następujących zawodników. Patryk Michałek, Jakub Plaszczyk, Zuzanna Jankowska, Bartosz Gałązka, Dominika Kwaśnik, Łukasz Cimosz, Karolina Szubert, Jakub Plaszczyk, Zuzanna Jankowska, Patryk Michałek. Bardzo poproszę całą ósemkę. Dekoracje medalistów dokonają burmistrz Głubczyc, pan Jan Krówka. Zapraszam. Oraz pan Ryszard Borek, trener wieloletni LKS Technik Głubczyce, wiceprezes tego klubu. Zapraszam panów. Bardzo proszę fotoreporterów na tą część tamtego drugiego kortu, dlatego że mamy transmisję telewizyjną i chcielibyśmy, żeby nie była zasłaniona. Będzie czas na robienie zdjęć. Trzecie miejsce. Patryk Michałek, Beata Mycek. Orwitek Straszenki, MKS Stal Nowa Dęba. Ex aequo trzecie miejsce. Jakub Plaszczyk, Zuzanna Jankowska, MKS Strzelce Opolskie. Drugie miejsce. Łukasz Cimosz, KS Chojnik Jelenia Góra. Karolina Schubert, KS Match Point Księża. Mistrzami Polski w grze mieszanej w indywidualnych mistrzostwach Polski zostali Dominika Kwaśnik, UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle, Bartosz Gałązka, LKS Technik Głubczyce.
Thank you.
No to masz, no to już idzie na żywo w tej chwili. Ja mam już podgląd, że mam na żywo nadawane. Sebastian Marszu, Pan Podlek, 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 Pan Podlek,
Thank you.
coś mi powiedziała. Tu nie idzie przecież, nie? Idzie, idzie. Teraz powinno iść. Thank you.
Telewizja Głubczyce również żegna się z Państwem i do usłyszenia i zobaczenia już niebawem na następnych mistrzostwach.